rozłożyć na czynniki metodą grupowania. No dobrze, jak mam taki trójmian kwadratowy, 35k kwadra dodać 100 razy k odjąć 15, gdzie są bardzo duże współczynniki liczbowe, to zawsze warto się zastanowić, czy da się tutaj coś wyciągnąć przed nawias, jakiś wspólny czynnik wyciągnąć przed nawias, żeby sobie rachunki uprościć, żeby nie mieć takich dużych współczynników liczbowych. No i tutaj widzę, że wszystkie te współczynniki liczbowe się dzielą przez 5, więc mogę na pewno piątkę wyciągnąć przed nawias. I co mi zostanie? 35 podzielone na 5 to będzie 7 pomnożone przez k kwadrat. 100 podzielone na 5 to jest 20 pomnożone przez k. Minus 15 podzielone przez 5 to będzie minus 3. No i teraz, jak patrzę te współczynniki, to widzę, że tutaj już nic więcej się przez nawias nie wyciągnie. No ale teraz możemy rozłożyć ten trójmian, który mamy tutaj w nawiasie, i on ma dużo mniejsze te współczynniki. No i przypomnijmy sobie, co to jest ta metoda grupowania. Ja już w wielu poprzednich filmach to pokazywałem, więc teraz tylko szybciutko przypomnę, że szukamy parę liczb, nazwijmy sobie je A i B, takich, że A razy B i ich, ich iloczyn jest iloczynem tych współczynników przy najwyższej potędze i współczynnika wolnego, czyli w tym wypadku to ma być 7 razy minus 3 razy minus 3, czyli to jest minus 21. No a suma Współczynników ma być równa temu współczynnikowi wolnemu tutaj, czyli A dodać B ma być równe 20. No i szukamy takich liczb A i B. Jak znajdziemy, to będziemy mieli poszukiwany rozkład. No tutaj to jest dosyć oczywiste, jaki ten rozkład trzeba wziąć. No bo skoro iloczyn ma być minus 21, to znaczy, że one mają być przeciwnego znaku. A suma ma być 20, no to widać, że jak weźmiemy 21 i minus 1. To iloczyn będzie minus 21, bo 21 razy minus 1 będzie minus 21, a 21 odjąć 1, jakie dodamy, to dostaniemy 20. Czyli tutaj natychmiast odgadujemy to rozwiązanie, tę parę liczb a i b. I teraz wykorzystujemy tę parę do tego, żeby rozbić ten, ten człon tutaj proporcjonalny do k na dwie części. Właśnie zgodnie z tym. 20 zapiszemy jako sumę 21 i minus 1. Pomnożymy przez K i będziemy mieli, że to jest 21K odjąć 1 razy K, czyli minus K, czyli rozbiliśmy to w ten sposób. Resztę przepiszę bez zmian. Czyli tak piątkę mamy przed nawiasem, musimy o niej pamiętać. Potem mamy 7K kwadrat, to jest znak plus i minus 3 na końcu. I teraz możemy właśnie pogrupować, tak jak mamy nazwę tej metody. Pogrupować. Podzielić na takie grupy. To będzie nasza jedna grupa. A tutaj będziemy mieli drugą grupę. W każdej z tych grup wyciągniemy przed nawias wspólny czynnik. Pamiętamy, że piątka stoi przed wszystkim. I zajmujemy się tylko tym, co tutaj jest w nawiasie. No to z tej pierwszej grupy, co możemy wyciągnąć przed nawias? Możemy wyciągnąć 7k. A w nawiasie zostanie z pierwszego k. Bo po mnożeniu 7k razy k to jest 7k kwadrat, a z tego drugiego zostanie mi 3. Bo 3 razy 7k to będzie 21k. Ok, a teraz tutaj to mogę minus jedynkę wyciągnąć i w nawiasie zostanie mi k dodać 3. No i właśnie widzimy tutaj ten wspólny czynnik. To jest nasz wspólny czynnik k plus 3, który powstał dlatego, że tutaj właściwie dobraliśmy ten rozkład. No, i możemy ten wspólny czynnik wyciągnąć przed nawias. Piątka stoi tak, jak była, mnoży nam wszystko. Wspólny czynnik, który wyciągnę przed nawias, no to jest właśnie K plus 3. K plus 3. No i co zostanie mi w nawiasie? W nawiasie zostanie mi z tego pierwszego zostanie mi 7k, no bo 7k razy K plus 3, no to będzie to wyrażenie tutaj, pierwsze w nawiasie, a z tego drugiego zostanie mi minus 1. Minus 1. No bo minus 1 razy k plus 3 to będzie to wyrażenie, które miałem tutaj. No i piątka jest na początku, no bo piątkę wyciągnąłem już na samym początku i tylko ją przepisywałem. No i to jest ten poszukiwany rozkład na czynniki. Ten mój trójmian ma taki rozkład na czynniki.